zbrodniarzy-złoczyńcy z całego królestwa! Straszą nami dzieci! Wyśmiewają! Czy to fair? Nie! Zdobyłam władzę! I dzięki temu zmienię zakończenia bajek! Chwileczkę, stop! A teraz skupcie się. Poznajecie ją? To Frida, znana jako zła macocha. Zapytacie pewnie, jak doszła do władzy. Skakała przez płot, podała, że jest magistrem, blokowała drogi, czy może ma siostrę, bliźniaczkę. Nic z tych rzeczy. Prześledźmy wszystko od początku. Znajdujemy się w krainie baśni. Znacie ją z książek albo z telewizji. Nie wiecie jednak, że w wieży Królewskiego Pałacu mieści się coś w rodzaju Ministerstwa Bezpieczeństwa Baśni. To właśnie stąd wszystkie historie. Na przykład Roszpunka, Śpiąca Królewna, Żabi Król. Są doglądane przez czarodzieja. Dba on o to, by każda z bajek kończyła się szczęśliwie, dokładnie tak, jak ją napisano. W tym celu wykorzystuje wagę z szalami dobra i zła. Dopóki się one wzajemnie równoważą, rozwój akcji w każdej z baśni przebiega prawidłowo, a wszystkie historie osiągają swój szczęśliwy koniec, czyli happy end. Czarodziej ma dwóch pomocników, Manka i Mambo. Mank jest spokojny, nie wadzi nikomu. Natomiast Mambo najdziksze wyczynia swawole. Wróćmy do naszej historii. Pamiętacie ją? Tak, to ona wzywała wszystkich złoczyńców z królestwa. Wypada też przedstawić pozostałych bohaterów tej opowieści. Oto oni. Jedna macocha i dwie brzydkie siostry. Kwintesencja kobiecości. Jedna wróżka. No, wraca chyba z jakiejś imprezki. Jeden piękny książę. Wytrzymaj to, wytrzymaj. Jest też jedna piękna dziewczyna. Kopciuszek. Na pewno ją kojarzycie. Jest mi szczególnie bliska. Choć bez wzajemności. Kocha się w księciu. Naprawdę nie mam pojęcia, co ona widzi w tym głupku. Ale trudno się dziwić. Taka piękność nie mogła przecież zakochać się w kimś zwyczajnym. Zastanawiacie się pewnie, kim jestem ja. Dobra, poznajmy się. Nie jestem tym mięśniakiem. Nie, spójrzcie w lewo. Jeszcze. To właśnie ja. Znacie bajkę o Kopciuszku? Pamiętacie sługę Erika? O, pewnie, że nie. A to ja czyszczę księciu buty, zmywam po nim naczynia, piorę jego bieliznę, podaję do stołu i nitkuję mu zęby. Wiecie, jaką rolę odgrywam w tej bajce? Zgadza się. Żadnej. No, to tyle słowem wstępu. Wróćmy do oglądania filmu. I dajcie jakiś skoczniejszy kawałek. Dziś wieczorem odbywa się bal u księcia. Podwędziłem zaproszenia posłańcowi, żeby mieć pretekst do odwiedzenia Kopciuszka. Kto to? Oh, to ty, Rick. A, przepraszam, że cię rozczarowałem. Nie, spodziewałam się posłańca. Z tym? Pamiętał? Widziałeś go dzisiaj? Jak był ubrany? Jedno dla macochy, dwa dla przyrodnich sióstr, a dla mnie? Czekaj, a co ty tutaj masz? Zaprosił i mnie! Tak jak sobie to wymarzyłam! Bal u księcia! I on tam będzie, w swojej książęcej koszuli. I w swoich butach, które polerowałem północy, żeby świeciły, jak psu ślepia. Może nawet ze mną zatańczy? Boże, to byłoby super! Jest świetny. Przyniosłeś zaproszenia? Zmiatę! Ale już! Spokojnie! To dla mnie! Zmiatę i stąd przez kogo! A mama cię nie lubi! Siebie bardziej! Właśnie ze ciebie! Zniszczyłaś mi fryzurę! Dosyć tego! Nadciąga smoczyca. Ty zaczęłaś! Właśnie, że ty! Prawda! Prawda! Zabij się! Ona dojdzie! Strojenie się do balu trwa kilka godzin. Będziemy musiały zacząć wszystko od początku. A ty... Daj mi je. Hmm.
No dalej, nie ociągaj się. Ja też jestem zaproszona. Mamy iść z tym kocmałuchem? Nie ma nawet sukni! Przestańcie. Pewnie, że Kopciuszek może pójść. Najpierw jednak musi zrobić kilka rzeczy. Wyczyści wszystkie moje buty. Umyje podłogę, odkurzy meble, wypierze zasłony, przełoży dach, zmyje bruk, wykąpie kota. Mam czytać dalej? Kopciuszku, nie rób tego. Nie musisz jej słuchać. Wracaj do kuchni. Nie jesteś księciem. Tylko pomywaczem. A pranie? To niby... co? Nie tylko Kopciuszek szykował się do balu. Przygotowania czynił też książę. Zupełnie jakby miało to jakieś znaczenie. Czy grzywkę skrócić, książę? Troszkę od czoła. Każdy szczegół ma znaczenie. Wieczorem poznam moją pannę. Napisano tak. Tu, kodeks księcia, rozdział 12. W swoje 21 urodziny każdy książę musi wydać bal, by poznać pannę w opałach. Najlepiej blondynkę dręczoną, ach, bądź biedną. Ten nasz sąsiad z dołu to kawał ptasiego muszczka. Przełączmy się na inną bajkę. To Rozpunka, dzięki której w królestwie produkuje się coraz więcej szamponu i coraz mniej nożyczek. Jest i czerwony kapturek, ulubiona przekąska wilka. A to Titelitury. Wciąż chce zabrać dziecko. Tylko po co? Żeby wydawać fortunę na pieluchy i być opluwanym zupką? Możesz przestać komentować? Mank, mambo! Czas na urlop! Wyjeżdżam do Szkocji. Po co? Liczę na was. Musicie utrzymać równowagę między dobrem a złem. Jasne. Jesteśmy twoimi pomocnikami. Ale ja jestem starszym pomocnikiem. Bo dostałeś tę robotę 300 lat przede mną? Dlatego? Na urlopie chodzi w kiecce? Co za urga. Nareszcie. Pamiętajcie, żadnych wygłupów z wagą i laską. Żadnego zamieniania ołowiu w złoto, czy powiększania sobie mięśni, mambo. To było dawno i nieprawda. I dobrze pilnujcie Kopciuszka. Dziś wieczorem będzie na balu u księcia. Wszystko zgodnie z książką, tak jest. Czyli jak zawsze. Mank, otwórz wrota. Już się robi, szefie. Nie zapomnijcie wpatrywać się w kulę. Uwaga! I co ty na to? Jestem władcą wrót! Jestem mistrzem magii! Raczej zwykłym woźnym, odźwiernym czy nawet cieciem. Nie przesadzaj. Popracujemy trochę. Gdzie się podziewałeś? Musisz umyć zastawę na bal. Będzie na nim Kopciuszek, prawda? Co ona widzi w tym głąbie? W ogóle go nie zna. Ja go nie znoszę. Jest w nim zakochana po uszy. Nie masz u niej szans o zrozum. Och, przestań. Nie liczę na nic poza przyjaźnią. Oj, dobrze wiem, o jakiej przyjaźni mówisz. Ja nigdy bym takiej nie odmówił. Oj, jakby co, to ci pomożemy. Panowie! Książę jest wściekły! Żąda soku żurawinowego! Nie! Nie, nie, nie tortem! Waniliowy? A!
Uspokójcie się. Myślcie o księciu. Tylko się nie przemęcz. Do zobaczenia na balu. Chyba tym za rok. Kopciuszku, pamiętaj, żeby przed spłukaniem kota nałożyć odżywkę. I bądź dla niego delikatna. O! Przepraszam. Popłacz sobie, popłacz. Zaraz przyjdzie ci z pomocą dobra wróżka, czyli chrzestna matka. Jak to leci? Oj, nie płacz. Oj, nie płacz. Jestem twoją chrzestną. Pomogę ci i staniesz się prawdziwym chłopcem. Kim? Oj, ty jesteś Kopciuszkiem? Tak. To wyszykuję cię na bal. Jesteś śliczna, Pączuszku. Kopciuszku. Kopciuszek znów jedzie na bal. Ja, a śpiąca królewna wciąż śpi. Dajcie jej podwójne espresso, proszę, a mnie potrójne. Masz 3 szanse na odgadnięcie mojego imienia. Jeśli ci się nie uda, odbiorę ci dziecko. Tytelitury, wciąż chcę dziecka, pewnie na weekendy. Ale nudy. Dobro ciągle wygrywa. A co? Może Titalitury ma zabrać dziecko, a Kopciuszek zostać starą panną? Czy tego chcesz? Moglibyśmy troszeczkę zamieszać, no. Wiesz, ożywić akcję. Nawet niech się dobrze kończy. Wybij sobie z głowy jakiekolwiek zabawy wagą. Żadnych wygłupów. Niech na przykład krasnale urosną, albo... Przestań. A Rozpunce wypadną włosy. Nie. Zapomnij. Niech się jej przynajmniej rozdwajają końcówki, albo niech ma łupież! Co ty na to? Mam, spójrz na mnie! Natychmiast złaś! Jestem mank, mam nosy za dwóch, straszny łupieś i nieświeży huch! Przestań się wygłupiać, stłuczę w kule! Mank wszystkich rozstawia dookoła, Cooper ma wielki jak szafa trzydrzwiowa! Przestań! Po co się łudzę, one są beznadziejne. Książę prędzej ożeniłby się z osłem niż z którąś z nich. Jak inaczej mogę stać się kimś ważnym w królestwie? Jak mam zdobyć władzę? Biegnę, pędzę jak strzała! Jeśli natychmiast nie zejdziesz, dostaniesz w skórę! Ja tańczę, ja skaczę! Ja tyłem skaczę! To niełatwe, to... Mieliśmy uważać! Te czary mają wielką moc! To od nich zależą losy mieszkańców Królestwa Baśni! Czary o wielkiej mocy? Wpływające na nasze losy? Muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Nie czekajcie na mnie. Mamo! 40 pięter w butach na szpilkach. O, oby było warto. Czym książę ma zachwycać panny na balu? Promiennym uśmiechem. Witam. Swą tężyzną. I romanizmem. Mam być jak Roman? Romantyzmem. Jest pan! Przepraszam! Cudowny! Słodki! Samowity! Czas poznać księcia, mój drogi świntuszku! Kopciuszku! Dlaczego ciągle się mylę? Dziękuję ci, dobra wróżko. Pamiętaj, że czar pryśnie o północy. Mambo, nieźle to rozrabiałeś! No i co mi zrobisz? Zamienisz mnie w żabę?
Masz pojęcie, czym to groziło? Oczywiście! Mogłem naruszyć równowagę między dobrem a złem, zakłócić bieg wydarzeń i zmienić zakończenia bajek i tak dalej, ale tego nie zrobiłem! Cześć, chłopaki. Ale mamuśka! Co słychać? Frida! Więc tak to się odbywa. A ja myślałam, że to ślepy los. Wstęp zbroniony! Co ona tu robi? Nie zamawiałem macochy. No, malutki, pokaż mi te swoje czary. Naucz mnie swoich sztuczek. Przyznam, że kręcą mnie takie ostre babki. Myśli, że jestem czarodziejem. A obecnie nie prowadzimy żadnych kursów. Proszę zgłosić się może za rok? No cóż, skoro wybieracie rozwiązanie siłowe, zabawmy się trochę. Dobra jest. To znaczy zła. Wynocha! Bo zamienię cię w zapuchę! Potrafisz? Przekonasz się? Widzę, że potrafisz się tylko przechwalać. No to ładnie. Mówiąc, Wynocha, miałeś na myśli nas? Zamknij się, ty pilotuj, a ja otworzę wrota i wezmę szefa! On wszystko wyprostuje! Nie oddawaj jej laski! Cześć, Cibolongu! Ode! Nie mamy poduszek powietrznych! Ratunku! SOS! SOS! Spadamy! Wlicz się z ciężkimi uszkodzeniami ciała! Następnym razem leć sam. Musisz się we mnie zakochać. We mnie? We mnie. Ja też tak wolno czytam. Będziemy do siebie pasować. Ideal. Co to? Wyczuwam jakby zapach dyni. Lubię dynię. To był najgorszy moment w moim życiu. Jak dotąd. Rety, to mój dom. I Kopciuszek? I takie żarty. Ten mały kocmołuch ma wyjść za księcia, mieszkać w pałacu, opływać w dostatki, a ja... mam nadal klepać biedę w życiu! Po moim trupie! Skąd przybywasz, prześliczna mademoiselle? Jesteś panną w opałach? Będę nią już o północy. No, wiecie co? Nasza księżniczka potrzebuje odmiany! Co się dzieje? Sorki! Co się z nią stało? Widziałaś ją? O panno! O panno! Panno! Pantofelek, może to było zrządzenie losu. Nareszcie, panna w opałach. Sprawdźmy,
Znalazłszy prawdziwą miłość, książę nie może jej porzucić. Odnajdę cię, kochana! Jestem gotów objechać za tobą cały świat! Ależ książę, przecież ja jestem tutaj! Jeśli trzeba, popłynę! I to ma być książę? Och, co za oferma! Dobrali się. Cóż, jeśli mam tu coś zmienić, potrzebuję czarnych charakterów. Dajmy czadu! Może to fajerwerki? Takich, żem jeszcze nie widział! No to chodźmy! Ruszaj! Coś się dzieje w pałacu. Ładnie. Stary, ale Jary! Rick, zaczekaj! Tańczyłam z księciem i nagle odkryłam, że nie mam na sobie sukni. Lepiej nie kończ, ale dzięki za szczerość. Czar nie miał prysnąć aż tak wcześnie i te rozbłyski na niebie, to dziwne. Tak, dziwne. Zobaczcie, co się dzieje na moście! Dlaczego wciąż mamy być gorsi? Straszą nami dzieci. Wyśmiewają. Czy to fair? Nie. Frida. To absurd. Wygrywają nieudacznicy i mamin synki. Nasze porażki przejdą na zawsze do historii. Stanie się to już dzisiaj. Tak! Czerwonego kapturka nie uratuje, myśliwy! Ekstra! A księżniczek nie obronią, rycerze! Zdobyłam władzę! I dzięki temu zmienię zakończenia bajek! Poznajecie tę scenę? Po niej sprawy przybrały jeszcze gorszy obrót. Nie ruszać się! Macie natychmiast opuścić pałac. Tak jest! Zrozumiano? A co wy nam możecie zrobić? Co powiecie nam małą przekąskę? Dobrze utuczeni! Dla mnie ten większy! Musimy coś zrobić. Dobrze, ale co? Znajdźmy księcia. On na pewno mnie szuka. Rozejrzyjmy się. Po co? Przecież on ślepo trzyma się regułek z książki. I one mogą się właśnie teraz przydać. Łudzisz się, że ten bufon nas uratuje? Może się mylę. Może, ale wokół nas dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Frida przechodzi samą siebie. Nawet dla mnie nigdy nie była taka zła. Potrzebujemy księcia. Natychmiast! Nie my, ty go potrzebujesz. Nie chodzi o mnie, lecz o królestwo. Czyżby? To ty zostaniesz księżną. Żyjąc tu, zapomnisz o takich jak ja. Wiesz co? Jesteś śmieszny. Śmieszny? No to idź już stąd.
Zasłaniasz mi światło. Mam dużo zmywania. Dobra, idę. I tak cię nie potrzebuję. Pójdź z nią, Mona mi. Jesteś jej potrzebny. Do czego? Do szukania tego głąba. Zazdrośnik. To się dopiero narobiło. On już nam nigdy nie zaufa. Nie zaufa tobie. Ty bawiłeś się kulą. A ty laską. Aż strach pomyśleć, co macocha z nią zrobi. Zdobędzie władzę w królestwie. Jeżeli nie naprawimy wszystkiego do powrotu szefa z urlopu, on nas... Zamieni nas w robuchy. Lubię siebie, jakim jestem. Nie chcę zostać żabą. Żeby tylko... nie zamienił nas między sobą. Wiem, co zrobimy. Wyjedziemy? Oglądałem te bajki setki razy i wiem, kto wychodzi z nich obronną ręką. Książę! Ten głupek? Właśnie ten głupek. To znaczy książę. Przepraszam. Przepraszam. Kopciuszek? Skąd mnie znacie? A nieważne. Czy przechodził tędy książę? Wysoki, atletyczny i bardzo przystojny? Chyba nie. Przychodzisz przypadkiem prosto z pałacu. Tak. Zamieszkały w nim trole, wiedźmy i inne podejrzane typy. Kim jesteście? Jak się nazywacie? Ja Monk, a on Mambo. Jesteśmy pomocnikami czarodzieja. Mieliśmy mały wypadek. Mały? Pozwoliliśmy złej macosze przejąć władzę nad królestwem. Zdobyła czarodziejską laskę. Szkoda czasu na kłótnie. Da się coś zrobić, żeby wszystko znów było jak dawniej? Jasne. Ale najpierw musimy przegonić Fridę. Potrzebujemy księcia. To chodźcie ze mną, poszukamy go. On nam pomoże. Rozumiem. Książę pokona Fridę, my naprawimy wagę, a szef o niczym się nie dowie. To może się nam udać. Odnajdźmy księcia. Na pewno się uda. Pokażemy Fridzie, gdzie raki zimują. Cześć. Pieczeń z jednego z siedmiu koźlątek, żeberka z jednej z trzech świnek i burger ze złotej kaczki z frytkami. Dobra sałatka? Aha. Może dolać wam miodu? Dolać? Dokąd się śpieszysz? Siadaj. Wyluzuj, polej sobie miodku. Dobra, z przyjemnością. Pierwszy raz zostałem zaproszony do stołu. Który karocie? Jak masz na imię? Rick. Jesteś białym czy czarnym charakterem? Żadnym. Pracuję w kuchni. Udzielę ci cennej rady. Tutaj stoi się po stronie dobra albo też zła. Między nami mówiąc, dobro nie ma tu żadnej przyszłości. Kapujesz? Och, czemu zadajesz się z tymi zbirami? To równi goście. Zaprzyjaźniliśmy się. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Odczep się. Moim zdaniem powinieneś być przy niej. Po co? Woli księcia, prawda? Czarodziejka. Głupio brzmi. Władczyni, pani, królowa troli, wysokość, niskość, złośliwość. Przepraszam, wasza arcyzłość. Arcyzłość? Ładnie. Pompatycznie, ale lepiej niż macocha. Melduję się do usług. Do jakich usług, mały? Nazywam się Titelituri. Jestem mistrzem inwigilacji. Musisz
uważać, doszły mnie słuchy o spisku. Poważnie? Żartujesz? Czekaj, a znasz jakieś szczegóły? I co chcesz w zamian? Zostać twoim wspólnikiem. Twoim wiernym zastępcą. To może kanclerzem. Tajnym współpracownikiem. Ukradłem dziecko! Przecież to samo zło! Dobrze, zgoda. Będziesz agentem. Budzącym przerażenie? Agentem jej arcyzłości! Trzeba komuś zmienić pieluchę. Nie wasza arcyzłość. Najprawdopodobniej pomocnicy czarodzieja knują coś w lesie. Te dziwolągi? Nonsens. Marnujesz mój cenny czas. Szukają księcia i jest z nimi Kopciuszek. Ona? 1,60 m, brunetka, ładna, skromnie ubrana, bardzo maleńkie stópki. Przestań! Musimy jeszcze zniszczyć ostatni zalążek dobra, który nam się opiera. Zróbmy to! Znajdźcie Kopciuszka! I przyprowadźcie ją do mnie! Lepiej tam nie wchodźmy. Wiem, kto tu mieszka. Nadepnąłeś mi na palec. Ej! Wynoście się stąd! To teren prywatny. Nie umiecie czytać? To pewnie oni zabrali Śnieżkę. Nawet jej nie znamy. Ja ją szpiegowałem. Szukamy księcia. Jeśli go nie znajdziemy, królestwo upadnie. I jeszcze drobny szczegół. Ścigają nas złoczyńcy. A teraz ładuj diamenty! Co? Myślisz, że to dobry pomysł? Diamenty? A po co je wydobywaliśmy? Są twardsze od stali i ostrzejsze od zębów smoka! No dalej, 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 śmiało, ładuj! A macie nie swoje! Zwycięstwo! Świetnie! Próbowaliśmy nauczyć tego Śnieżkę, ale w ogóle jej nie szło! Ojej! Nie wiedziałam, że potrafię! Mała, mów mi, woju! Kopciuszku! Rick, to ty? Wiesz, trochę nudziło mi się w kuchni. Mac! Mambo! Wskakujcie! Tak dłużej być nie może. Wysłałam wiedźmy. Potem trole! Na próżno! A książę ożenił się z Kopciuszkiem i żyli długo i szczęśliwie. Nieprawda! Z kim ty trzymasz? Za pozwoleniem. Czemu nienawidzisz Kopciuszka? Zupełnie nie rozumiem twojego gniewu. Nie wiem. Bo jest ładna, bo ma błyskotliwy intelekt, bo wszystko dookoła ją cieszy. Bo to ona będzie królową, a ja na zawsze zostanę złą macochą. Czyżby to dziecko tak cię roztkliwiło? Właśnie. To nie jest robota dla wilków i wiedźm. Dajcie miotłę. Wybiję Kopciuchowi z głowy sen o pantofelkach! Dziękuję. Skąd się tu wziąłeś? Pomyślałem, że ci się przydam. Jesteś super. Znalazłaś księcia? Jeszcze nie. To jest Mambo i Mank. Też pomagają mi go szukać. Błąd to wcale nie jest najważniejsze. Wypędźmy macochę sami. Ale ona ma czarodziejską laskę. Zwędzimy ją. Nie dogonią nas. O ile skok się powiedzie. Mogę wykonać dokładne rozpoznanie, ale w sprawie skoku, nie wiem, bolą mnie plecy. Kto skoczy? Przestań.
Ale pałacu strzegą trolle. Jak wejdziemy? Luzik, ja was wpuszczę. Poradzimy sobie bez księcia. To on! To na pewno on! Panno! No, książę! Hej! Tutaj! Jesteśmy za wysoko! Zawracaj! Nie mogę! Nie możesz czy nie chcesz? No leczę! Znów twarde lądowanie! Nie cierpię! Jesteś cała? Książę! Hop, hop! Został daleko stąd. Tak. Został. Przez ciebie! Co? Czekaj, przecież... Kopciuszku! Zaczekaj! Nie rozumiesz, że nawaliła nam motomiotła? Akurat! Nie chcesz szukać księcia! Dlatego, że sam chcesz zostać bohaterem! Znam go dobrze. To oferma. Z łatwością sobie poradzę. Nieprawda! Nie będąc księciem, nie ocalisz królestwa i... Rick... Przepraszam, w porządku? Tak, przyjemnie. To znaczy, wszystko gra. Może jednak poszukajmy... Księcia. Księcia. Tak. Musimy zawrócić. Zaczekaj. Możemy go poszukać, ale z głową. Popatrz, ciemnia się, a my nie znamy drogi. Zostań tutaj. Ja go poszukam. Rick? Dziękuję. No, to ładnie. Mam odnaleźć księcia. A tak chciałem tego uniknąć. Oboje jednak wiemy, jak ma się skończyć ta baśń. Czy się da zmienić coś? La, 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 la. Pomóż nam! Pracz pomywać. Nieważne, kim jestem, to ty musisz uratować Kopciuszka. Oczywiście. Przyniosłeś mi bieliznę? Chodzi o dziewczynę, z którą tańczyłeś na balu. Tę pannę? Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, żeby dać jej to. Ten przepocony pantofel? Takie mam instrukcje. Więc gdyby macocha nie przychyliła wagi, wyszłabym za księcia? Jak zawsze. No a Rick, jak by skończył? Zostałby w kuchni. Tak, to nie jest jego bajka. Och. To źle? Klasyczny happy end. Biała suknia, róże, ślub, miesiąc miodowy. A potem? Nic. To już koniec. Co? Koniec? Wszystko kończy się na ślubie z księciem? A czego byś chciała? Nie wiem. Czegoś więcej. Happy endy to nuda. Jak masz okazję, to się w nią wkręć. To Frida! O nie, znowu ona! Ratunku! Nie siedź tak! Wskakuj na konia i ratuj ją! Co? Dobra, świetnie. Podejmę wyzwanie! To przed kim mam ją ratować? Przed złą macochą, jej potężnymi czarami i wszystkimi czarnymi charakterami, które panoszą się po twoim pałacu! Daj spokój. On jej nie uratuje. Ja to zrobię. Wiesz, to niezły pomysł, ale... Jak ci to powiedzieć, to nie twoja bajka. On ją ratuje. Zawsze. Jesteś księciem. Nie chcesz pomóc pannie w opałach? I to w nie byle jakich opałach!
zatem cię uratuję! Moja małostopa śliczniutko! No i co? Widzę księcia. Atakuje? Miecz trzyma wysoko? I jest pełen zapału? Oj, spada! Spada z konia. Spadł. Leży na ziemi. Jak kłoda. Zaczyna szukać miecza. Zaczyna być mi go trochę żal. Już im nie ucieknie. Oj, o, tłuką go. Wyraźnie rozbawieni. No i już go chyba mają. Pojmanie przez trolle. Pożegnaj się z tronem! Pa, pa! Aha, złapali księcia. Co teraz? Chyba nie tylko jego złapali. Patrzcie. Przestawmy wagę! To może ocalić królestwo! Jeśli jeszcze będzie co? Będzie. Musimy je ocalić. Kopciuchu! I co tu z tobą zrobić? Zmienić węża. Uśpić na 1000 lat. Pomniejszyć. Zjeść. A może otruć? Wcale się nie boję. Przyjedzie książę. I będziemy żyli długo i szczęśliwie. Ty zawsze byłaś niepoprawną optymistką. Na szczęście happy endy są już przeżytkiem. Śpiącej królewny już nikt nie obudzi. Będzie spała aż do końca świata. A Kopciuszek wciąż marzy o pięknym księciu. No to wybij go sobie z głowy! Dlaczego? Bal, dziewczyna, fryzura, koszula, rumak, nawet idealnie świeża bielizna. Jestem skończony! To niemożliwe. Jest księciem. Nie może przegrać. Pomożesz mu? Och, nakarm, że go wreszcie. Żeby nie zasnął aż do rana. W takim razie ja się nim zajmę. Pani... Kopciuszku! Już wychodzisz? Zabawa dopiero się rozkręca. Urządzimy sobie bal. Trzyma! Jesteśmy w porzu, ziomki. Lubimy wcinać golonki. Tuściutkie, soczyste, oplotowe, zarąbiste. Czemu mnie ciągniesz? Chyba im przypachiłem. Składałem takie tłuste rymy. Nawet mi nieźle szło. Jestem swój koleś. O! Cześć, Ryk! Cześć! Wilku! Patrzcie, kto wrócił! Co u ciebie? No, ziarę, napij się. Chciałbym, ale mam robotę. Jesteśmy kumplami, więc mi wybaczycie, prawda? Wiesz, gdybym cię nie znał, pomyślałbym sobie, że nas unikasz. Pieza! Zło, połknięte babcie, wykradzione dzieci i chatkę z piernika. Patrzę zdrowie. I tak trzymać, zuch chłopak. Piję też za najgorszego i najsmrodliwszego wilka spośród was. To najpiękniejszy toast, jaki słyszałem. Nie, on mówił o mnie. O tobie? Ty zjadasz tylko babcie i małe dziewczynki. Udało nam się wejść i minąć wilki. Co teraz? Plan jest taki. Wy przestawicie wagę, a ja zabiorę Fridzie laskę. Jak myślisz, zemdleje przed czy po? Nie rób sobie nadziei. Nie przejmiesz władzy. Wiesz, że finał będzie inny. Skończ tę żałosną gadkę. Targają mną poważne wątpliwości. Przejdźcie tędy. Czy to dziecko powinno oglądać tyle przemocy? Już nie przesadzaj. Przemoc będzie teraz! Mam coś dla ciebie! Co? Nick? Zostaw go!
Zostaw go. O, jaka zakochana para. O! To znowu wyjdzie. A teraz? Kopciuszku, pożegnaj się ze swoim kochasiem. Trzymam cię i nie puszczę. Szkoda, że nie wyjdziesz za niego. Jest sprytniejszy. No to pa. Łap go! Ale numer. Widzieliście? To było ryzykowne i heroiczne. I nikt mnie nie powstrzymał. Gdybyście kiedyś znów zobaczyli coś podobnego, od razu zdrowo mnie czepnijcie. Będę wdzięczny. Dziękuję, Erik. Słuchajcie, czy ona wciąż ma tę laskę? O nie. Zdziwieni? Kara będzie sroga. Choć nie potrwa długo. Do widzenia! Rick! Ani kroku! Zbliżamy się do zakończenia naszej bajki. Kopciuszku! Obudź się, no odeśmi! Dla ciebie nie będzie ono szczęśliwe. Nie wyjdziesz za księcia. Zapomnij o swoim marzeniu. Nie! Przez ciebie moje życie było piekłem. Dosyć tego. Piekłem? A myślisz, że życie z tym śpiącym pięknisiem byłoby lepsze? Pomywacz i pomoc kuchenna. Już ja zgotuję wam happy end. Teraz wepchnij owe wrota. Laska! Ojej. Już nie będziesz jej potrzebować. Zniknęła? Niezły cios. Rick! Jesteś cały? Chwileczkę. Już nie chcesz księcia? Właśnie go znalazłam. Nareszcie. Zawsze mówiłem, zło dobrem zwycięża. Prawda, mój mały skarbie? I co ty na to? Kopciuszek cieszy się z takiego zakończenia. Dla mnie to początek. Wiesz, trzeba tu posprzątać. Zanim pojawi się szef! No i proszę. Może przywykliście do innej wersji Kopciuszka, ale mnie ta podoba się bardziej. A, nawet księciu coś się w końcu udało. Jestem. Przynajmniej tak sądzi. A titelitury? Cóż... Otwórz buzię. Został dobrym wujkiem. Zanim wrócił czarodziej, Mank i Mambo zdążyli usunąć ślady niedawnego przewrotu. Gotowe. Już? I królestwo baśni wyglądało jak gdyby nigdy nic. Wciąż w to nie wierzę. Dobrze dobrany kij, piękne uderzenie, a tu masz pudło. Ale wstyd. Działo się coś? Zupełnie nic, żadnych problemów. Nic się nie działo. Tak. Bajki właśnie się
kończą. Dobrze. A teraz moja ulubiona część tej opowieści. Dowód, że każdemu może się poszczęścić. Nieźle, prawda? A wiecie, kto za to wszystko zapłacił? Książę. Nie jest wcale taki zły. Czym więc jest happy end? Nie mam pojęcia. Ale na pewno się tego dowiemy.